Tak czasem w życiu bywa, że zupełnie niespodziewanie znajdzie człowieka ochota na ogranie czegoś innego niż tytuły, z którymi obcuję praktycznie na co dzień. Zmasowany atak dużych tytułów na moją osobę spowodował, że zaczęło mi brakować nieco czasu na to, by zapoznać się ze wszystkimi, na które tak w zasadzie miałem ochotę. Tak więc tym razem, ratując się jednocześnie od niechybnej zagłady, no może troszeczkę przesadzam, potrzebowałem sięgnąć po coś lekkiego, a zarazem na tyle ciekawego, by przyciągnęło mnie do telewizora na więcej niż kilka chwil. Wybór padł na produkcję, o której wcześniej nie wiedziałem praktycznie nic. A naprawdę szkoda, bo być może zaznajomiłbym się z nią o wiele wcześniej. Panie i panowie, psychomiki oraz świnki morskie, a nawet żółwie. Zapraszam wszystkich serdecznie na recenzję niewielkiego tytułu z wielką mocą, jaką jest w tym przypadku Child of Light. Z drugiej strony pozdrawia was Kadaner, standardowo, czyli ja. Sposób, w który dobieram tytuły ogrywane na moim domowym sprzęcie, w większości przypadków wykluczają pojawianie się w spisie gier mniejszych, gdyż zwyczajnie na większości się przejechałem. Jak zdążyłem się jednak kilka razy przekonać, znajdują się w nich prawdziwe perełki, które zwyczajnie trzeba wyłowić z morza bagna. Nie no, poważnie, jakbyście zobaczyli, ile śmiecia można nabyć przykładowo, i zaznaczam tutaj słowo przykładowo, na Steamie, to nie trudno o wydanie ciężko zarobionych pieniążków na coś kompletnie skopanego, czy pod względem technicznym, czy wizualnym. Na szczęście Child of Light oferowany, a jakże w ofercie PlayStation-owo-plusowej, nie należy do tej podłej grupy. Jest on tytułem, do którego przez pierwsze chwile ciężko mi się było przekonać, ale ostatecznie wciągnąłem się na tyle, że odstawiłem wszystko pozostałe. Ale po kolei, najpierw może opowiem, z czym się to je. Gra prezentuje się jako krzyżówka dwóch gatunków. Z jednej strony przypomina dość prostą platformówkę, której przyjdzie nam eksplorować kolejne poziomy, rozwiązywać proste zagadki logiczne, lawirować między przeszkodami uszczuplającymi nasz pasek zdrowia oraz prowadzić krótkie rozmowy z najróżniejszymi przedstawicielami świata. Wszystko opatrzone śliczną grafiką, poziomy projektowane były przy użyciu tej samej technologii, która pojawiła się w przypadku gry Rayman Origins i Legends, więc skojarzenia z nimi będą w tym miejscu jak najbardziej trafne. Z drugiej jest to turowa gra RPG, gdzie głównym elementem jest pasek czasu prezentujący nadejście ruchu każdej ze znajdujących się na planszy postaci z nastawieniem na walkę zespołową, gdzie nie tylko odpowiadamy za umiejętności i wyposażenie głównej bohaterki, ale i całego zespołu nam towarzyszącego. Całość umieszczona jest w mocno fantastycznym świecie, o którym też za chwilę wam opowiem. Bez odrobiny spoilerów się nie obejdzie, więc osoby wrażliwe mogą minimalnie w tym miejscu ucierpieć, za co ich oczywiście serdecznie przepraszam. Wierzę jednak, że to przetrzymacie. A więc, główną bohaterką opowieści, a zarazem pierwszym członkiem drużyny, którą przyjdzie nam kierować, jest Aurora. Dziewczynka szlachetnego pochodzenia, która niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach zapada w śpiączkę. Pozostawiając za sobą świat, na którym żyła, budzi się nagle w magicznej Lemurii. Krainie, której od zarania dziejów panował spokój, dobrobyt i radość. Aż do momentu przyjścia mrocznej, czarnej królowej. Ta odarła krainę z gwiazd, słońca oraz księżyca, co spowodowało potworny chaos, a także przebudziło poukrywane w mroku maszkary, które stanowić będą większą część napotkanych przez nas przeciwników. Dziewczynka pragnie jak najszybciej powrócić do domu, gdzie z tęsknoty ciężko zachorował jej ojciec, ale żeby tego dokonać, musi najpierw przywrócić porządek w szarganej przez mroczne moce krainie. Uzbrojona w potężny miecz i szlachetną magię światła bohaterka nie stanie jednak do walki przeciwko całemu złu sama, gdyż niestrudzeni mieszkańcy różnorakich części Lemurii chętnie przyjdą jej z pomocą. Sam początek rozgrywki daje nam do dyspozycji jedynie kilka opcji, jeśli chodzi o planowanie naszych ruchów. Podstawowe cięcia czy pomniejsze zaklęcia skutecznie odpierają słabszych napastników, a dopiero z czasem poznajemy ich więcej, skutecznie poszerzając dostępny dla nas arsenał. Podobna sytuacja tyczy się naszych sojuszników. Pozyskujemy ich poprzez drobne przysługi czy zwyczajne rozmowy, gdyż część z nich jest nieodzowna do popchnięcia fabuły do przodu. Każda z nich pełni na polu bitwy troszeczkę inną rolę, dzięki czemu możemy poeksperymentować z najbardziej odpowiadającym nam ustawieniem. Brodaty nastoletni mag wodający, niosącymi zniszczenie żywiołami, wesoły myszon z łukiem, posyłających we wrogów grad strzał, czy choćby rodzeństwo błaznów, pełniących kolejne role fizycznych i magicznych tanków. Wszystkich ich możemy swobodnie dołączyć do naszej grupy, pod warunkiem oczywiście, że poświęcimy na to odrobinę czasu, a przyznam, że warto, gdyż im więcej ich posiadamy, tym dłużej i skuteczniej jesteśmy w stanie się pojedynkować. Jedynym wyjątkiem jest Ignikus, niewielka świecąca kuleczka pomagająca nam na wielu przestrzeniach w trakcie eksploracji oraz walki. Tu pozbiera kilka przedmiotów, tam rozświetli nam drogę w ciemnych kopalnianych korytarzach, natomiast podczas starć oślepi czasowo naszych wrogów, skutecznie ich spowalniając, lub podleczy nieco bardziej poturbowanych sojuszników.
Ma on jednak specjalny, dedykowany dla siebie pasek umiejętności, który wykorzystujemy na poszczególne działania. Możemy go naładować z czasem lub za pomocą specjalnych mikstur, albo też zbierać kulki mocy materializujące się po zetknięciu z mitycznymi świecącymi roślinami. Operujemy nim własnoręcznie i podobno jest możliwość grania kooperacyjnego w ten sposób, ale niestety nie dane mi tego było przetestować. Na późniejszych etapach podróży przyjdzie nam zmierzyć się z nieco bardziej potężnymi wrogami, dla przykładu paraliżujących naszych wojaków, spowalniających ich na osi czasu w walce itd. Niektóre z nich posiadają podatność na konkretny typ obrażeń, a wymagania te nie każda postać potrafi spełnić. Tak więc, żebyśmy nie spędzili całego dnia na graniu włącznie naszym wesołym magiem, dostaliśmy do dyspozycji specjalne kamienie, dodające specjalne efekty, tak wiem, że się powtarzam, pozwalające zyskać przewagę. Dodatkowe obrażenia od płomieni, bonusowy pancerz, większa pula zdrowia, do wyboru do koloru. Pojedynki w większości staczamy w formacie dwóch osób przeciwko maksymalnie trzem przedstawicielom mrocznych stworów. Na naszą korzyść możemy naszych wojaków przełączać, nie tracąc przy tym tury na zmianę. Wymóg jest jednak taki, że schodząca postać musi mieć w tym momencie aktywny ruch. A co za tym idzie, tworzyć dewastujące połączenia umiejętności wszystkich z nich. Im więcej walk wygrywamy, tym więcej doświadczenia otrzymujemy, co też przekłada się na punkty statystyk i umiejętności poszczególnych drzewek wszystkich członków drużyny. Rozgałęzienia skupiają się na konkretnych umiejętnościach lub ich zbiorach, ale nie będziemy w stanie uzbierać ich wszystkich podczas normalnego przechodzenia gry. Mnie na poziomie heroicznym udało się zapełnić tak maksymalnie 75% z nich. Oczywiście gdybym się zawziął i grindował przez kilka godzin doświadczenie, bez opamiętania sztuka ta jest możliwa. Ale wątpię, by ktokolwiek był chętny na takie poświęcenia. Co prawda miałem też przez to problemy podczas walki z końcowym bossem, ale to tylko kwestia mojego własnego lenistwa. Najluźniejszym, ale bardzo dobrze wypadającym elementem gry jest eksploracja stworzonego świata. Choć z początku ruszamy się na piechotę w pierwszym etapie gry, Aurora dostaje do dyspozycji skrzydełka pozwalające jej swobodnie przemieszczać się w dowolnym kierunku. Zbieramy w ten sposób rozlokowane wszędzie skrzynie zawierające m.in. mikstury, czy wspomniane już wcześniej kryształy. Prowadzimy rozmowy z napotkanymi NPC-tami i okazjonalnie wykonamy dla nich poboczne zadania, polegające na przeniesieniu danego przedmiotu, czy choćby wyczyszczeniu piwnicy pełnej przedbrzydłych stworzeń. Wszelkie dialogi, choć w większości nieme, bo postaci rozmawiają ze sobą głównie przy użyciu chmurek z napisami, zostały tutaj potraktowane specyficznym zabiegiem. Otóż wygłaszane są one za pośrednictwem rymów. Udzielają się one mocno w kwestii bajkowej otoczki samej przygody. Naprawdę ciężko o taki motyw w dzisiejszych grach, dlatego moim zdaniem zasługuje on choć na chwilę uwagi. Szkoda tutaj, że twórcy nie pokusili się o polskie tłumaczenie, bo uważam, że byłoby całkiem w porządku. Jeśli chodzi o aspekty techniczne tytułu, to ani razu nie zdarzyło mi się trafić na jakikolwiek zgrzyt. Twórcy na tym polu odwalili kawał dobrej roboty i chwała im za to, gdyż w dzisiejszych czasach nigdy nie wiadomo, na jakie anomalie graficzne przyjdzie nam trafić. Fenomenalnie wypada tutaj ścieżka dźwiękowa, która buduje tajemniczy, baśniowy klimat, od spokojnych nut podczas poznawania kolejnych lokacji fantastycznej Lemurii, po żywsze utwory podczas walki. Szkoda jedynie, że nie ma ich troszeczkę więcej, gdyż momentami potrafiły atakować lekką monotonią. Grafika naprawdę potrafi urzec i kompletnie nie przeszkadza w tym wypadku fakt, że większość tego, co widzimy, to zbiór płaskich modeli. Wyjątkiem jest tutaj główna bohaterka, a także część innych postaci, pozostających na razie tajemnicą, po to, by niczego wam nie zepsuć. Każda miejscówka zachowuje swój odrębny charakter, wyróżniając się na tle pozostałych. Mroczne lasy wypełnione pająkami, podwodne krainy pełne ryb i morskich stworzeń, otwarte przestrzenie, miasta, jak dla mnie mistrzostwo. Co zresztą możecie też częściowo zobaczyć na ekranie. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze gadanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, a jeśli mielibyście jakieś uwagi lub pytania odnośnie materiału, czy samej gry, standardowo zapraszam do komentowania. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o naszym niewielkim projekcie, mam tutaj oczywiście na myśli Kubek Pikseli. Z tej strony pozdrawiam was Kadaner, dzięki, na razie.